Tym razem koncert odbył się w kościele ewangelickim przy ulicy Reja. Publiczność wysłuchała występu, w którym muzyka łączyła się z monologami Józefa Brody. Znany od wielu lat piewca przyrody i odwiecznych prawd, jak zwykle wykorzystywał niespotykane instrumenty. Ta trąbita ma dla niego szczególne znaczenie. Ten instrument jest takim kluczem. Razem z Józefem Brodą wystąpiła jego córka Katarzyna Broda-Firla oraz grający na instrumentach klawiszowych Janusz Kochut. W kościele ewangelickim góralskie klimaty przenikały się z muzyką klasyczną. Janusz Kochut to znany twórca z kręgów muzyki współczesnej, który nie stroni na przykład od jazzu. Koncert odbył się z okazji roku Oskara Kolberga. Zakończenie festiwalu w niedzielę 7 września w Jedlińsku. W miejscowym kościele wystąpią organista Robert Gruzień i tenor Bogusław Morka.